Uchwała do druku nr 24. W sprawie powołania do składu osobowego zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego pana Tomasza Kołomyńskiego, który się zgłosił, napisał wniosek, zarząd poparł ten wniosek. Ale ta dyskusja będzie prosto, tyle ludzi jest? Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania do kandydata do zespołu? Pan Jacek. Panie Tomku, kto może dać się zespołu? Siebie, głównie siebie. Merytorycznie, to ja powiem panu szczerze, że powiedzieć dotychczasowi, tak powiem, członkowie tej komisji. Nie wykazywali się. Ponieważ na ich prośbę, bo oni chyba, nie wiem, no wiedzą najlepiej, co ja mówię im teraz, bo sam to dziękuję. Proszę bardzo, pani Marzena. Pan Tomek, jak napisze, to pisze pięknie, zwięźle, bez poprawki, programatycznie na temat i potrzebne. I dlatego kilka razy już wstecz po prostu, jak była sprawa, że trzeba było coś fachowo napisać, na każdy raz trzeba fachowo napisać, uważam, że będzie cennym nabytkiem po prostu do zespołu. Myślisz startować do miasta? A z polityką to jeszcze, jakby się zdecydował do komisji mieszkaniowej, gdyby, proszę państwa, jest 3 osoby, a tam się chodzi za darmo i nie będzie nigdy wyjściówki, jakbyście trochę pomogli. Cieszę się, że zespół będzie taki szeroki, ale komisja liczy dalej w mieszkaniowa i społeczna. A, państwa, to w innym punkcie. Czy ktoś jeszcze mogę zapewnić, Nie. Że coś nieco się na tym znam, ponieważ parę lat byłem dyrektorem gazety Krakowskiej. Przepraszam, to nie był do śmierci. Pani Renato, to było nie na miejscu. Co powiedział? Proponuję, żebyśmy nie zgłębiali tematu, tylko proszę państwa, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Co się pan chce spytać? Mam nadzieję, że pan nie będzie się lansował, wykorzystując zespół redakcyjny do celów osobistych. Proszę pana, jakby nie było, to proszę, mogę się słowo? Proszę. Zespół przyjął zasady wiele lat temu i jak na razie jednogłośnie utrzymuje, że po prostu radni sami siebie po prostu nie chwalą, nie podają nazwisk. I czasem przyjdą, na przykład pan Wolek Krzywopalczyk, że jego nazwiska nie wspomina w przy różnych innych okazjach też po prostu pomijamy i dlatego nie uważamy, że ktokolwiek z rady poza przyjątą zobaczy, co się dziękuję, widzę, że chodzimy w sprawie. Co? Dyskusja skończona, bo przedtory przystępujemy do głosowania. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 24 w sprawie powołania do składu osobowego zespołu redakcyjnego pana Tomasza Kołomyńskiego? Kto się wstrzymał? Rozumiem, że pojedynczo. 17 za, 0 przeciw, według przyjmujących stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę do druku nr 24.